Po spalingu Wrocławia MKS Kutno, trener Mirosław Milewski. Jak oceniłby pan to spotkanie? Na pewno jest to cenny sparing z rywalem, który jest klasę wyżej. Na pewno obnażyli nasze braki na tym etapie przygotowań. Myślę, że wynik był to sprawą drugorzędną. Najważniejsze to, żeśmy chcieli przećwiczyć kilka wariantów gry i to się udało. Dwa tygodnie treningów za wami, trzecie spotkanie sparingowe. Pojawiło się wiele nowych twarzy. No, pozyskany już jest Ariel Winiecki, trenuje Nyklewicz, Pałczyński, Lisota. Jak trener ocenia ich o przydatności do drużyny? Czy już można coś powiedzieć? Ja myślę, że na podstawie tych trzech sparingów na pewno będą to uzupełnienia, bo czy to będą wzmocnienia, to się dopiero okaże w lidze. Na pewno są to uzupełnienia, jest wyrównana kadra. Każdy musi walczyć o miejsce. Kiedy takie decyzje odnośnie właśnie tej kadry na rundę wiosenną pan podejmie? Ja sobie założyłem do końca lutego, że ta kadra już się wykrystalizuje. Trzy sparingi, tak jak wspomniałem wcześniej, za nami. Nie zagrał ani w jednym sparingu Jakub Feter. Co się z nim dzieje? Jakub nabawił się na początku okresu przygotowawczego kontuzji Achillesa. Jest w trakcie rehabilitacji i czekamy, kiedy dojdzie do pełnej sprawności. Mówi pan o wariantach gry. W pierwszym i dzisiaj trzecim sparingu graliście na trzech obrońców. Jak to wychodzi? Jak wyglądał pana ocenę? Oj, życzyłbym sobie, żeby to o wiele lepiej wyglądało, ale po to między innymi są te sparingi, żeby z takimi przeciwnikami właśnie te warianty trenować. I myślę, że z każdym następnym meczem będzie to lepiej wyglądało. A jeśli chodzi o treningi, to nowością jest aerobik. Pan powie, jak to wygląda, co daje zespołowi, jak często trenujecie i co robicie? Przede wszystkim ten aerobik jest raz w tygodniu i przede wszystkim jest to po to, żeby zawodnicy łapali koordynację ruchową, bo nie zawsze to dobrze wygląda. Czy zajęcia do tej pory przebiegają bez żadnych zakłóceń? Tak, wszystko idzie zgodnie z planem. Tylko by pogoda nam nie przeszkadzała. Czy przewidziani jeszcze są jacyś zawodnicy testowani w tym okresie przygotowawczym, czy to już praktycznie się skupi trener na tych zawodnikach, których ma do dyspozycji na zajęciach treningowych? Czy będą jakieś życzenia do działaczy? Ja przede wszystkim mam taką kadrę, jaką mam i z tą kadrą pracuję. Czy jakieś wzmocnienia? No, chyba, że naprawdę musiałby być to zawodnik, który potrafiłby zmienić oblicze tego zespołu, ale ja na dzień dzisiejszy nie przewiduję nic.